Siemaneczko, ja jestem Pretem Games, witam was na moim gospodarstwie. No i witam was moimi nowymi nabytkami na moim gospodarstwie, tak? Oczywiście to stanęło. Nowymi nabytkami. Mamy w końcu nówkę siernik Fernalanda. Jest to metr mniej niż sobie teoretycznie życzył, ale jest to bardziej doposażony siewnik niż mój zestaw poprzedni, tak? Czyli Amazonka z zwaną aktywną rabę. Jest to tak fajnie wszystko porobione. Skrzynia zasobowa, jak się nie mylę, 1380 kg. Się nie mylę oczywiście. Brona wiennikowa. Tutaj wał. Wszystko pięknie, ślicznie. Oczywiście siewnik Fenlanda. Drill Max. Drill. Jeśli dobrze czytam to oczywiście. 3-metrowy. Piękny zestawik. Miałem pokazać to rodunek tej pięknych maszyn. Ale że robota była tak na szybko, wszystko spontanicznie, zapomniałem włączyć nagrywania. No i zwaliłem wszystko tutaj. No i teraz sobie stoi, drugi dzień. Myślę sobie ten dzień właśnie od przeprowadzenia. Tutaj mamy naszego pięknego MMM-nika Puma 17 HD. 17 metrów sześciennych. Piękny zestaw. Zobaczymy, jak to będzie wszystko sprawdzało się w tym pięknym naszym użytkowaniu. No, jestem ciekaw. Jestem ciekaw tego, jak to będzie wyglądało. Dzisiaj ani jedno, ani drugie nie będzie po prostu używane. Nie będzie używane, bo dzisiaj lecimy sobie dokończyć oreczkę. Puk, mój puk, przepraszam, porzutnik zaraz będzie wystawiany na sprzedaż. Jeśli coś się będzie samo sklejało, no to wybaczcie mi, jest godzina 23.30. Jestem po imprezie urodzinowej, 30 urodzinach, mam powiedzieć. Więc mogę troszeczkę zeplenić. Ale to nic. Lecimy. Lecimy sobie do naszego jelonka. Dzisiaj kontynuujemy w zasadzie oreczkę na naszym gospodarstwie. Niestety, no, z braku tego wszystkiego jest. Nie udało się nic tu więcej ogarnąć. Więc musimy się ratować tym, co jest. Czyli właśnie oreczka. Bo nie chcę tego zaczynać siewów, nic w tym stylu na gospodarstwie. Teraz to dla mnie była głupota. Więc przymknijcie oko na to. Oczywiście zestaw będzie przygotowywany, będzie sprawdzany w siebie pszenicy ten siewnik. Oczywiście paszobus tak samo, będzie sprawdzany wszystko. No ale że tak wspomniałem, impreza rodzinowa, siedziałeś się cały dzień, można powiedzieć, na polu. No i tak wszystko się skumulowało, nie udało się ogarnąć tego, mimo że jest jeszcze w tym dniu, jest niedziela. Przepraszam. Ale nie udało się tak ogarnąć tego wszystkiego, jakby się chciało. I tak troszeczkę wyglądałem. To nieco tutaj pod nagrywaniem. Ale nie ma tego złego. Jakoś to sobie poradzimy. Oreczka musi jeszcze być. To jest oreczka pod owiec. Bo z tego względu tak sobie kminiłem. Bo ja tak ostatnio na zasadzie gdzieś zasiać. Więc owiec tu będzie. I będzie na kawałkach drugich. Czyli będzie na polach pobierających. To tutaj był pas właśnie owiec, ale był rzepak. Na tych dwóch kawałkach właśnie będzie jeszcze owiec. Siemane, zobaczymy, jak to wyjdzie. Tutaj była namana gnojowica. Rozlałem sobie to bodajże 4 beczki tej gnojowicy. Czekajcie, bo żebym się tutaj machnął teraz. A więc nie tak źle. Ale tak jak wspomniałem, no w końcu Tomasz Chinki nowe przyszły. Jeszcze mam teraz podany rozrzutnik, tylko ten idzie w odmiankę. Więc sezon, można powiedzieć, pogrubości zaczynamy z maszynami. Rozrzutnik wypaczony już jest teoretycznie na chyba tam skrótną rzeczkę chyba 300 zł. Bodajże dałem. To właśnie na ten rozrzutnik.
Tylko chcę sobie sprzedać ten rzutnik. Myślę, że go wystawię gdzieś po granicach 6 tysięcy. Zobaczymy, na ile pójdzie. Myślę, że tak samo jak... Mam nadzieję, że pójdzie na takie same pieniądze, co za niego dałem, czyli jakieś 30 tysięcy. Pasowało. Jeśli nie, no to zobaczymy. Bo rzutnik, który znalazłem, będzie mi kosztował mniej więcej tyle samo, co beczka, czyli tam 80... No ja 80 tysięcy, to przesadziłem, 60 tysięcy. 54, mniej więcej tak myślę, że będzie kosztował mi ten rzutnik. Z tego względu, że 64 tysiące wystawione. Spróbuję otargować 4 tysiące, czy się to uda, zobaczymy. A ładowność jest 4,5 tony większa. Więc tutaj już ta ładowność będzie luksusowa. Tylko, że minus jest taki, że będzie na jednej osi. Nie wiem, to też na mnie patrzy na minus. A czy faktycznie tak będzie na minus? Tego jeszcze nie wiem. Więc sezon, tak można powiedzieć, zaczynamy. Wiosenny na dość grubym wynatkach, więc owsa na pewno trochę będzie w tym roku. No bo tak, duże pole jest owsa, na tym jest pokłon. Tutaj tak samo będzie właśnie owiec, a położycie będzie kukurydza, już po długości, po słoneczniku tak samo, taki zalążek kukurydziany będzie. No i myślę, że w późniejszym czasie to już będzie raczej wszystko jako jedno. Mógłbym się spytać się w gminie i tak dalej, czy mogę sobie zasypać tutaj ten rowek i czy będę mógł sobie dociąć drzewa. Chciałbym taki jeden duży pobłat sobie zrobić. Mam maszynę, na którym to mogę sobie zrealizować, więc bez sensu mi to jakoś to przecinać, tak można powiedzieć. Więc tutaj będzie dość grubiutko, moim zdaniem. Ale zobaczymy. Zobaczymy co i jak. Na razie, na ten moment jest wystarczająco. Chociaż też będę chciał tutaj zrobić łąkę, ale nie, łąka na razie nie, bo łąkę wolę dokupić. Jeszcze wracając do tematu maszyn, bo ktoś powie, kurwa, nakupiłeś maszyny, a nie masz praktycznie stosownych pieniędzy. No nie mam, bo jak wspominałem, jest, maszyny są wzięte, ten paszowód wraz z siewnikiem, na zasadzie kredytu fabrycznego. Więc tutaj jest praktycznie chyba 1% w skali roku. No ja będę, będę się starał to ogarnąć w ciągu roku, czyli mam tutaj kwotę zaporową, bo tutaj wychodzi 580 tysięcy wszystko, czyli będę starał się płacić 58 tysięcy złotych miesięcznie na te dwie maszyny, czyli paszowóz wraz z siewnikiem. Bo siewnik ogólnie kosztuje bagatelne sumy. Paszowóz kosztuje 230, a siewnik kosztuje 350 tysięcy, więc kwota, patrząc na wszystko, jest dość spora. Ogólnie i tak rzecz udało się to skombinować, nachmęcić z tym wszystkim. Ale myślę, że to będzie warte świeczki. Ktoś powie, kurna, jak mam to przechodzić na 3? Tak, przechodzę. Ale dla swojego wygody, bo to jest zestaw, można powiedzieć, nadbudowany, hipotetycznie, bo to okonuje się w nich z przodu, mamy wał, jak to powiedzieć, nie pakiet, tylko, no, powinienem jak powiedzieć dokładnie, jaki to jest wał, ale to jest mało ważne, mamy dopiero się chcemy się obowiązać, zobaczymy, czy to faktycznie te pieniądze będą, można powiedzieć, dawały radę. A te pieniądze maszyna będzie dawała sobie radę właśnie w tym wszystkim. Więc no będzie dość ciekawy. Więc po prostu powiedzieć, że teraz kupiłem, można powiedzieć tak naprawdę, maszyny za tyle, co postawiłem oboje, więc naprawdę jest grubo. Ale na razie oboje nie planuję kupować, znaczy przepraszam, kupować, tylko stawiać. Powiedziałem, że patrzcie mi, jeśli będę się trochę tak, nie wiem, plątał w języku, ale trochę wcięty. Oboje na ziemię mam zamiar kupować, przepraszam, stawiać. No dopiero myślę, że za sezon, może dwa, to będzie zrealizowane, jeśli dostanę pozwolenie, no bo teraz pozwolenie nie będę chciał stawiać, dopiero na obszarze drugiej gospodarki. Dopiero tam zatrudnić drugiego pomocnika na gospodarstwo i dopiero tam ogarniać sobie temat obory. Więc zobaczymy, na to finalnie wyjdzie. Jestem dobrej myśli. Ale to mówię, jeszcze chwila, moment, to mi zejdzie. Z tym wszystkim. Z planowaniem
ukształtowaniem. Może coś tam się jeszcze by chachmęci, jakieś pole, żeby to było troszeczkę bardziej dostonowane. Ogólnie muszę przemyśleć odnośnie świń, bo tam mam chlewnie. Nie wiem, czy tam to burzyć, bo tam jest za dużo, patrząc hipotetycznie, jest za dużo przerabiania w porównaniu do zarobków, które będą miały ścieraków, gdyby nawet. Czy na to odsadki, nie da się tego zrealizować, bo to jest takie hop-siup, więc tutaj myślę nad wyburzeniem mojej chlewni, aktualnej chlewni, która tam właśnie jest. I dopiero wtedy stawiać sobie tą OWL. Nie dużo, myślę gdzieś na 80 sztuk. Chciałem się powiedzieć, że 80 sztuk jest chyba mało. Mieszał to. Ja jestem takiego zdania, że chcę, znaczy takiej myśli, że chcę mieć tutaj 500 sztuk, 500 sztuk, 500 sztuk udoju, więc czy to wyjdzie, znaczy tam 500 sztuk ogólnie, że tak będzie ogólnie zajebisty wynik, no ale jesteśmy nawet nie w połowie, tak mi się zdaje, bo byki, mamy 30 byków, 130 krów, mamy 60, chyba 30 sztuk, mamy 40 sztuk bydła całego, w całym kształcie, więc no jest sporo tego wszystkiego, ale nie na tyle, żebym ja sobie jeszcze powiedział, dobra, zbastuj, starczy. Myślę, to nie jest ten moment, więc dopiero w tym późniejszym czasie ja sobie będę to myślał nad tym, aby to dobrze doprowadzić do tych 500 sztuk, bądź chociaż połowy tego, czy jestem już trochę bliżej, ale tak się dzisiaj zastanawiam się, jak gawiłem trawy, bo czy tak, niedziela. Jak się dzisiaj co nagrywam, jest, była niedziela, powiedzieć już, była niedziela, no kłosy teoretycznie tam parę kulek z poplonów i z tego wszystkiego było, no ale mało ważne, więc cały dzień na łące i na polach. Tak sobie przy okazji jak jeździłem, tak sobie tyliłem. Czy jest szansa? Myślę, że tym jestem w 90% staje mi się, przynajmniej pewny, że to będzie zrealizowane. Co do odcinków. Czyli chodzi mi, że będzie 300 odcinków. Bo jesteśmy chyba około 240 odcinków, jak się nie mylę. To więc nie jest tak dużo. Teoretycznie brakuje mi jakieś 64, tak gdzieś na szybko liczę. Może 62. Odcinki do tego, by mieć pułap 300 odcinków. I to mnie zastanawia, to będzie. Masz w 10% jestem pewny, ale tak suma sumar, jestem naprawdę ciekaw, jeśli po premierze 25 wszystko pójdzie tak, myślę, i będziecie chcieli oglądać, i ja będę oczywiście też chciał nagrywać tą serię. Czy dojdziemy do połapu 400 odcinków? 400 odcinków to jest ponad 3 miesiące. No teraz jesteśmy aktualnie na połapie gdzieś w granicach jeszcze dwóch, czyli 5 miesięcy, gdzie mamy jeszcze grudzień, styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec. Może być to zrealizowane. 6 miesięcy to jest 150 odcinków. Gdzieś plus minus tyle może być. Marzec, kwiecień byśmy byli przy naprzemie 400 odcinków. Jestem ciekaw, czy takie coś będzie zrealizowane. Wiadomo, jesteśmy coraz bardziej rozwinięci. Mamy maszyny, mamy pola pod tym względem. Ale no koci mnie sprawdzić, czy tak to w ogóle wypali. Takie coś będzie zrealizowane. No powiem szczerze, ja jeszcze nie jestem usatysfakcjonowany tym, jakie gospodarstwo na razie tutaj prowadzę na moim tutaj połaciach. To jeszcze nie jest to, moim zdaniem. I zastanawiam się jedna rzecz. Czy w ogóle da się w ogóle dojść do jakiejś woli Exceli 40 odcinków? Myślę, że jeśli wyjdzie 25, no w sensie wyjdzie, no wyjdzie 25. No tam będę się starał wrzucać codziennie odcinki wraz z tą serią, więc prawdopodobnie jeśli okres zimowy będzie sprzyjający i wszystko będzie zgodnie z planem szło, to prawdopodobnie będziecie mieli to 3 odcinki dziennie, tak?
trzy odcinki dziennie, z tego względu, że jeszcze tych serii będę chciał trochę pociągnąć. Więc trzy odcinki dziennie, czyli oczywiście po premierze, bo jest 25, to 14 będzie 25, 18 będzie 22, 22 i 21 będzie wchodził odcinek z innej gry. Takie mam założenie. Dość. Tak, że tak powiem. Ciekawe. To można powiedzieć. Ale takie życie. Będę chciał właśnie to zrealizować. Teraz na będziecie nie cofam, nie biorę i nie obracam puga, bo nie kali mi się, że wolę sobie to cofnąć. I wtedy będziecie mieli 3 odcinki na kanale dziennie. Czy to będzie do zrealizowania? Daj Boże. Bo na pewno będę jeszcze chciał live zrobić w międzyczasie. To wypali w ogóle, to też nie wiem. Jestem tego bardzo, bardzo tego ciekaw. Ale zobaczymy wszystko w swoim czasie, jak to wszystko będzie wychodziło. No bo no nie ma co na razie mówić. Na pewno wiem, że głównym założeniem jest prowadzenie dwóch serii z farminga, czyli 25 i 22 na kanale. Takie jest moje główne założenie, bo jednak muszę mi się farming, czy to 19 było, czy 22, jest to głównym kontentem u mnie na kanale. Nawet Farmers, nie Farmers, tylko przepraszam, Farmers Life tak nie podchodził wam. Nie podchodziło tutaj wcale nawet, jak to powiem kolokwialnie, Auto Safe Life. To no, myślę, że troszeczkę będzie lepiej uderzał. Myślę, że to jeszcze będzie podchodziło. Na pewno będę chciał powrócić do ogrywania, jak to się nazywa, wojen magazynowych. Tak będę powiedzieć na polskie. Więc jestem ciekaw, czy to po prostu wypali. Bawiasz to do ramy. Powiem tak, młodeczki, wybaczcie mi, ale nie będę przedłużał odcinka, bo jest godzina 23.55. Jakiego trzy odcinek? Ale co chciałem powiedzieć, to powiedziałem. Myślę, że w miarę to możliwie powiedziałem ze słowem, skłanią i wszystkim. Więc co? W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek wam się spodobał, to ciepłe, bo jak mamy też linki za oglądanie, idźmy dzisiaj z tego odcinka. Na razie, cześć.